Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 18 w wersetach od 31 do 43? Wziął 12 i powiedział im: oto idziemy do Jerozolimy. Wypełni się wszystko, co jest napisane przez proroków o Synu Człowieczym. Bo będzie wydany poganom, będzie wyśmiany, znieważony i opluty. Ubiczują go i zabiją. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni nic z tego nie zrozumieli. Było to słowo zakryte przed nimi i nie pojęli tego, co było powiedziane. Gdy zbliżał się do Jerycha, pewien ślepy siedział przy drodze żebrząc. Słysząc, że lud przechodził, pytał, co się dzieje. Powiedziano mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Zawołał: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Idący wcześniej uciszali go, aby milczał. Tym bardziej wołał: synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Gdy Jezus stanął, kazał go przyprowadzić do siebie. A gdy się przybliżył, spytał go: co chcesz, abym ci uczynił? On powiedział: Panie, abym przejrzał. Jezus mu powiedział: przejrzyj, wiara twoja cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Cały lud, widząc to, oddał chwałę Bogu. Od rozdziału 9, 51 wersetu widzimy Pana w drodze do Jerozolimy. Jest to ostatni odcinek tej drogi. Pan Jezus udzielił uczniom pewnych pouczeń w związku z czasem łaski, który miał się rozpocząć. Wiedział, że bez jego śmierci wszystko byłoby nieskuteczne. Myśli uczniów były jednak wypełnione żyjącym na ziemi Chrystusem, tak, że nie rozumieli tego, co do nich mówił. Jak często jesteśmy im podobni? Nasz brak zrozumienia Słowa Bożego jest bardzo często następstwem niewiary. Tłum szedł za Jezusem z zimnym sercem. Pan wiedział, że wkrótce będzie wołał: ukrzyżuj go. Uczniowie nie rozumieli swego Pana i celu, do jakiego zdążał. Niemniej żebrzący przy drodze ślepiec rozpoznał, z kim ma do czynienia. Poznał Pana i zawołał: Jezusie, synu Dawida. Jak bardzo musiało to wzruszyć serce Pana. Tym bardziej, że niewidomy nie pozwolił się zagłuszyć przez strofujący go tłum, ale wołał jeszcze głośniej. Dla ślepego była to ostatnia możliwość spotkania z Panem Jezusem. Nie mógł więc pozwolić mu odejść. Teraz albo nigdy. Dzisiaj jesteśmy w ostatniej fazie czasu łaski. Gdy nastanie jego koniec, nie będzie już dla nas możliwości dostąpienia zbawienia. Czy wołałeś już Pana z wiarą? On może uczynić ciebie nie tylko widzącym, ale także swoim naśladowcom.